każdym z nas tkwi czasami nieuświadomiona tęsknota za czymś nieprzemijalnym, nieutracalnym, nieskończonym, nieśmiertelnym. I to taka dziwna tęsknota, bo ewolucja by jej nie wymyśliła, bo ewolucja dowodzi, że wszystko jest śmiertelne, przemijalne i skończone. To ważna tęsknota, która płynie z tego, że pod spodem mamy zapisane w naszych tych duchowych genach, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Taka tęsknota głęboko docierała do Jana Chrzciciela, głęboko przejmowała całe jego życie. I z tą tęsknotą, z tym głębokim, nieskończonym pragnieniem poszedł na pustynię. To takie tradycyjne miejsce otwarcia się na nieskończoność, gdzie już nic nie przeszkadza, nic nie odwodzi uwagi, na niczym nie trzeba się skupiać, zostaje sam na sam z moją tęsknotą, z tym moim wielkim pragnieniem. I też prostota odzienia, prymitywne pożywienie, odcinają kolejne taką warstwę gadżetów, które nas często wiążą, przywiązują drobnymi nitkami do zabiegania, do troszczenia się o wszystko. Jan to zostawia, żeby zostać z tym poszukiwaniem spełnienia, z tym pragnieniem, które jest większe od niego samego. I doznaje zaspokojenia, odkrywa to na pustyni, że tu blisko, gdzieś w pobliżu, niespodziewanie blisko, jest to, co zaspokoi to jego tęsknotę niezwykłą i ogromną, że tu gdzieś bardzo blisko to pragnienie może być wypełnione. To też jest taki ważny paradoks. Często szukamy bardzo daleko, a odkrycia są dużo bliżej nas. I w ten sposób Jan Chrzciciel przychodzi na Jordan i zaczyna uczyć o spełnieniu tego pragnienia, o spotkaniu osoby. Bo to osoba jest tym spełnieniem, osoba, która jest drogą, prawdą i życiem. I życie Jana już w tym momencie jest, dosięga spełnienia. To jest to, o czym marzył, do czego się przez dziesiątki lat przygotowywał i wreszcie spotkał i wreszcie doznał. Jest pełny, jest szczęśliwy, jest zaspokojony, ale to nie jest pełen happy end, bo zostaje wtrącony do więzienia i w tym więzieniu to jest jakby wrzucony w nową pustynię, której nie wybierał, która jest jeszcze trudniejsza. W tym więzieniu pustynnym ta tęsknota nagle zaczyna się niepokoić. Zaczyna się trochę lękać. Wysyła uczniów do Pana Jezusa. Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy innego mamy oczekiwać? W tej dramatycznej chwili ma tę chwilę ciemności. A Pan Jezus odpowiada konkretnie. Nie mówi, ja jestem, tylko mówi, zobaczcie. Niewidomi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą, a wszystkim ubogim głoszone jest Królestwo Boże. I Jan już wie, że to jest to. Że jego życie jest spełnione, że odnalazł te największe pragnienie, że spełnił tą największą tęsknotę.